Siemaneczko, Biały Dzionek, z tej strony Piotrko Białka, wita was World of Tanks. Dzisiaj mamy powtórkę przyjaciela od naszego przyjaciela, więc zaczynamy powtóreczkę od naszego przyjaciela. Więc zaczynamy powtóreczkę naszym kierowcą będzie Albinos 11. Jest to przyjaciel naszego przyjaciela Waldesa 112.pl. Zobaczymy, co ten kolega potrafi. Rzuciło go na topce. Ten czołg na topce jest bardzo, bardzo dobry. Dość twardy. Na razie widzę, że wariuje kamera. Delikatne problemy miałem z uruchomieniem tej powtórki, ale lecimy teraz chyba bez problemu. Też kolega bardzo mocno wariuje tę kamerę na samym początku. Czołg jest znany z tego, że jest twardym czołgiem i szybko strzelającym czołgiem, bardzo groźnym. Zobaczcie, strzał za strzałem. No ten Knight, nie wiem co myślał. Zresztą ten ciężki tak samo jest bardzo miękkim, ciężkim. Ładnie, bardzo szybko wchodzą pineski. Kurde, nie pokazuje wciąż damage'a. Ale na razie kolega sobie tu radzi bardzo dobrze. Zobaczmy, że tak jak właśnie wykorzystuje pozytywne strony tego czołgu, to znaczy szybkoszczelność. No i ostro tu naciska na tych rywali. Gąska. Próba ściągnięcie gąski, znowu próba ściągnięcie gąski. Tak się pełno. O, zgąskowany, teraz gościu będzie do wyssania. Zobaczcie, tak się gra. I kolejny kill. Jest to już drugi kill. No dają się doobijać, nie powiem, że nie. Ale czasami tak jest właśnie na niskich tierach. Trzeba wykorzystać. Jeśli się dają, to bije się. O, prawie go chwycił na gąsce, prawie. Pierwsze penetracja naszego pancerza. No ale Stiuk jednak sobie nie dał rady. 3 kile na koncie naszego kierowcy Albinosa 11. Prawa strona będzie chciał przepchać teraz. No ten czołg naprawdę dużo może wziąć na siebie, dopóki nie strzelają w niego z Golda. Chociaż tu już troszkę potężniejszy czołg i widzicie, od razu penetracja. Zrobił sobie tu zasłonę tych czołgów. No niestety ten czołg jest bardzo groźny, jak widzicie każdy strzał penetruje naszego bez żadnego problemu. Skoda już raczej tak nie może sobie tu poszaleć. Chociaż wyjazd bokiem do Skody to też może się skończyć różnie. Aj, mógł kąskę chwycić, mógł kąskę. Skoda pękła. Kolega ciśnie dalej, ostro przecisnął czołg. Jedzie zniszczyć ten czołg ciężki rywali, ale jeszcze sprzedał mu pineskę, także teraz już jest troszkę słabo z HP, chociaż zbliżamy się ku końcowi tej powtórki. Bardzo taka agresywna, dynamiczna powtóreczka. No ale jeśli jest się na topie, no to tak trzeba często zagrać, żeby coś ugrać. Pluton rozwiązany. 4 kile ma. 5. kill. Czy będzie 6. kill? Czy będzie specjalista? Zaraz się dowiemy. Hecer bardzo groźny czołg. Aj, mógł ściągnąć tego hercera. Jest 6. kill. No i mógł być 7, ale ukradli mu, zabrakło 1 HP i by był 7 kill. Teraz by kolega jechał po 8 kill, także już by było nieźle. Chociaż tym wolnym czołgiem ciężko. Zobaczymy jak to wyjdzie. I znowu zostało, patrzcie, 5%. Jest, 7 kill. Nieźle, przejdziemy teraz do wyników. A oto wyniki naszej bitewki Good Battle 1800. Ponad 1800 damage'a zrobił Churchillem. 3. Do mnie to jest średni czołg, nie lubię za bardzo nim grać, ale jak widzicie, da się
Emeczka wpadła. Top Gun to znaczy specjalista za 6 kili. High caliber, nieźle. Czołgi, które miały styczność z naszym graczem, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 13. Praktycznie wszystkie czołgi poczuły siłę tego działa. Zobaczymy, ile damage'a. Damage'a tu ma ustukane 2131, 7 kili i bardzo wysoki exp. Tu był raczej exp, nie zobaczyłem. Bazowy exp 1887, bardzo wysoki exp. Jestem aż pod wrażeniem. Zobaczymy tu po spocie odbite 800-900, nie tak dużo. Zobaczcie, bardzo dużo zarobione na zwykłym koncie, 42 tysiące, jeśli to był konto premium, 65 tysięcy, bardzo, bardzo dużo było, wpadło tu po drodze razy dwa, także expa 4,5 tysiąca, jeden mecz, 4,5 tysiąca, nieźle, nieźle, jeśli chodzi o te tiery, super sprawa. Także za chwilę przejdziemy do następnej bitewki, bo ta była króciutka. Następna bitewka będzie też Albatrosa 11. Zaczynamy kolejną powtórkę, tym razem jest to na Isie trzecim, jest to kultowy czołg. Czołg, który nadaje się naprawdę do różnych rzeczy. Nie jest to taki typowy ciężki czołg, chociaż bardzo dużo odbija. Można powiedzieć, to jest tak, czołg, który dużo odbija, szybko jeździ, mocno strzela. Czołg do wszystkiego. Zobaczymy, co kolega tu zrobi na tym czołgu. Przypominam, na tym czołgu, tak jak widzicie, przebicia 225, sporo, uszkodzeń 390, na złocie 265. I na HE-kach przebicia 68, ale za to mamy 530. Jak trafimy na lighta, light idzie. Idzie do piachu. Albatros zbliża się. Och, nie weszło. Szybkie przycelowanie, ale działa rosyjskie mają to do siebie, że czasami właśnie takie... Czasami się opłaca strzelić, bo... To są takie, ciężko powiedzieć, kapryśne. Raz nie trzeba w ogóle przycelować, a raz przycelowujecie i też nie traficie, także jeśli w połowie będzie wszystkiego o minus tego czołga do mnie, bardzo małe depresja działa, także trzeba walczyć z depresją, trzeba znać najlepiej wszystkie zakamarki, gdzie tu można podjechać. Oj, och, weszło, myślałem, że się odbije, bardzo twardy czołg stanął naprzeciwko. Kolega dalej celuje, nie wiem czemu, ale znikły mi wszystkie dane z boku, właśnie ile jest bity, ile zadane do szczela, ale to dlatego, że to jakiś problem z powtórkami ostatnio jest. Czasami znikają różne rzeczy, czasami w ogóle powtórki się nie chcą odpalać. Dobrze, że nie przebił. Przycelowanie w górę, garnek, tak, pięknie weszło. To jest piękny weak spot do tego czołgu, także jak będziecie spotykać tego monstera, to strzelajcie mu po garnku. O! O kurwa! Co to było? Kolega strzelił. To niezbyt fajnie, bo ściągnął mu amorak. Musiał użyć naprawkę. Ta! Kolega, bardzo mądry kolega, chyba strzelił w plecy. No czołg już teraz na dobicie. Piękna dobitka. Drugi kill. Już trochę, o tu jest u góry trafień, 2500 ma damage'a, także już nieźle. Ten teraz biedny czołg nie ma szans, kompletnie zostawił go Francuzowi i z trzeci Albatros 11 pomyka dalej. No ten trochę zaspał, no i przyjął fineskę, kolejny odbity od pancerza. Także możecie zobaczyć, jak silna. Zobaczcie, kolejny strzał, kolejny odbity. Naprawdę ten czołg może dużo na siebie wziąć. Weszło za 450, 3700 damage'a już w tej chwili jest. A jesteśmy dopiero w połowie meczu. Także można jeszcze tu nastukać, można. Och, i weszło. Był dużo. Był dużo szans, że jednak nie wyjdzie, ale jednak... Snajperskie działo tego Isa jest czasami tak mocno zaskakujące, jak jego pancerz. Czasami łyka wszystko, czasami odbija wszystko. O, ktoś tu wjeżdża na plecy, ale zniknął. Kolega został wyspotowany.
Dobrze, że już nie ma artylerii. Może śmiało pomykać, robić kolejny damage. Oj, tam widzę następne. Następne punkciki. Jeszcze chyba z tyłem obróconym się daje. Dobrze widzę? Tak. Średnie. Uuu, pod pałeczka. I like it. Szkoda, że się skasił. Ale więcej damage'a troszkę weszło. Uciekł, to także kolega sobie więcej poszczela. 4300, 4700 damage'a. Nieźle, nieźle. Teraz może śmiało. O, ten jeszcze nie trafił. Śmiało może na niego jechać. Nawet jak go przebije, to mu nic za bardzo nie zrobi. Ale nawet nie zdążył. Czwarty kill, 4800 damage'a i z trzeci. Zobaczcie, to jest kolejna powtóreczka, bardzo taka szybka, dynamiczna powtóreczka. No niestety, tu już nie wejdzie. Jestem ciekaw, czy jeszcze chwyci kogoś. Czy będzie dobitka, czy będzie dobitka, czy będzie dobitka? Jest! I zobaczcie, to działo, magiczne działo. Zdawałoby mi się, że jednak nie wejdzie. Ale, tak jak mówię, ISY, w ogóle czołgi rosyjskie to są czarodziejskie czołgi. Czasami odbijają wszystko i czasami trafiają wszystko. No nie, jak to już wejdzie, to ja nie wiem. No nie. To by było przegięcie. To by było przegięcie. Oj, kierowca zginął. Trzeba by było się szybko naprawić. Ale było bez żadnego damage'a. 5 kili. Uuu, kolejny. Groźnie się robi, groźnie. Uuu, teraz już nie będzie odważny. Teraz jest na piernięcie od nas. Ale dobrze sobie wykombinował. Fajnie jakby weszło, fajnie jakby był ten szósty kill dla nas. Bo jest 5300, ale wątpię, bo jedzie w złą stronę kolega, w złą stronę ucieka. Jeden strzał, drugi strzał i po nim przechodzimy do wyników. To są wyniki naszego gracza Albatros 11, przyjaciel od przyjaciela. Jak to na początku zacząłem. Niezły meczyk. Wszystkim polecam ten czołg, jeśli nie wiecie na jaki czołg ciężki iść. Wybierzcie tego, nie będziecie rozczarowani. Emeczka, High Caliber, Stalowa Ściana, Cool Head, Zimna Głowa. Nie wiem, jak to się tłumaczy. Czołgi, które spotkały naszego gracza, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Już nie tak dużo, ale zawsze siedem czołgów, to jest pół drużyny. Spotkało się, zobaczcie, 5321 damage'a, 5 kili i 1515 Expa, także nieźle, nieźle. Zarobione 28 tysięcy, wciąż dużo. 28 tysięcy to nie jest premka, to zwykły czołg. Na koncie premium zarobione było 61 tysięcy. Za amunicję zapłacił dosyć dużo, bo 29 tysięcy. No i weszło mu też, widzę, to jest razy dwa chyba. 3000 expa, bardzo ładnie. Wielkie gratulacje. W tej chwili się żegnam, przypominam o fanpage'u, ten kto nie jest jeszcze na fanpage'u World of Tanks for Fun, niech wbije, będzie wiedział kiedy i co, jak się dzieje. A w tej chwili się żegnam z wami, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.